Witam serdecznie na kolejnej lekcji kursu składania serwetek pozytywnej kuchni. Dziś pokażę Wam, jak przemienić dwie różnokolorowe serwetki z tkaniny w elegancki garnitur. Takie złożenie idealnie nada się do dekoracji talerza na weselu dla Pana młodego. Można je też wykorzystać na wieczorze kawalerskim, na komunii albo innej eleganckiej kolacji. Zachęcam też do odwiedziny www.pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej pomysłów na dekoracje, porady oraz przepisy kulinarne. Do tego złożenia najlepiej nada się zestaw serwetki białej z czarną albo granatową, ale każda inna kolorowa też będzie ładnie wyglądać. Obydwie serwetki składam na pół w duże trójkąty. Białą układam na spodzie, a kolorową z wierzchu. Brzeg białej serwetki powinien być około 1 cm niżej niż kolorowej. W środkowej części obu serwetek wyginam brzeg na zewnątrz. Obracam serwetkę, przytrzymuję palcami i zaginam boki do dołu, tak żeby utworzyć klapy marynarki. Przytrzymuję palcami i znów obracam na drugą stronę. Zaginam lewy i prawy wierzchołek do środka. Znów przytrzymuję palcami i dolny wierzchołek wywijam do góry. Jeśli serwetki są zbyt sztywne, po każdym kroku można pomóc sobie żelazkiem. Znów obracam serwetkę, ustawiam i poprawiam ewentualne nierówności. Dekorację uzupełni muszka zrobiona ze wstążki, tasiemki albo aksamitki. Po więcej pomysłów na składanie serwetek zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl.